Jak informują media, dwóch protestujących w Sejmie rolników musiało zakończyć swój strajk głodowy. Zostali oni zabrani przez służby ratownicze do szpitala, a potem odesłani do domu. Możliwości powrotu do Sejmu nie mają, bowiem Straż Marszałkowska nie wpuści ich ponownie na teren obiektu. Podejrzewam, że służby medyczne będą nas wszystkich pomału wywozić, powiedział przedstawiciel protestujących. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Według informacji u dwóch strajkujących w Sejmie ratownicy stwierdzili zagrożenie zdrowia, stąd decyzja medyków o przewiezieniu ich do szpitala. Tam udzielono im pomocy i podano kroplówki. Kiedy ich stan się poprawił, zostali odesłani do swoich domów. To kolejny weekend, który rolnicy spędzili na korytarzach sejmowych. Jak wynika z informacji mediów, już tylko czterech z nich nadal kontynuuje swój protest. U mnie jest najniższy poziom cukru, bo jestem najchudszy z chłopaków, ale nie jest źle. Spożywamy wodę, więc miejmy nadzieję, że wytrzymamy jak najdłużej. Dzisiaj jest weekend, więc nikt się raczej nie pojawi w Sejmie. Są przygotowania do nocy muzeów, posłów nie ma. Musimy poczekać do poniedziałku. Damy radę. W środę będzie posiedzenie Sejmu. Liczymy na to, że Donald Tusk pojawi się w Sejmie i spotka się z nami, mówi jeden z rolników. Jak przekazują protestujący, chcieliby już wrócić do swoich domów, na swoje gospodarstwa, na swoje pola do pracy, jednak będą obecni w Sejmie tak długo, jak to tylko możliwe. Chcemy się dowiedzieć, co dalej w tym rolnictwie. Jakie pomysły ma pan premier, bo mówił, że ma gotowe rozwiązania. Więc chcemy tak naprawdę się dowiedzieć, na czym ta polityka rolna ma w tej chwili polegać. My musimy planować do przodu. My planujemy nieraz uprawy dwa lata do przodu. Więc chcielibyśmy z panem premierem konkretów, mówił do mediów uczestnik strajku ze Związku Rolniczego Orka. Protestujący chcą wiedzieć, jakie plany co do polskiego rolnictwa ma obecna władza i na czym ich polityka rolna będzie polegać. My musimy planować do przodu. Jednocześnie twierdzą, że protest rolników trwa od grudnia, a sytuacja nadal stoi w tym samym miejscu lub nawet jest gorsza. Według ich informacji, z każdym dniem coraz więcej rolników, zwłaszcza tych mniejszych, ma problemy z finansami i z utrzymaniem gospodarstw, na które często pracowały całe pokolenia wstecz. Mają oni przygotowane na piśmie postulaty oraz pomysły na poprawę sytuacji polskiego rolnictwa i chcą złożyć to bezpośrednio na ręce premiera.